Jeśli nie macie przy sobie maści z antybiotykiem, wystarczy wysypać na ranę nieco cukru. Tego samego, którym słodzicie kawę. Potem przykryjcie ją prowizorycznym bandażem albo inną czystą ścierką, żeby odciąć dopływ powietrza. Kryształki cukru wchłoną nadmiar wilgoci, na której żerują bakterie. Dzięki temu rana zagoi się szybciej. Jeśli zgubicie się w dziczy, wykorzystajcie zawleczkę od puszki jako wędkę. Wystarczy przeciąć jedną stronę pod ukosem oraz zaostrzyć pilniczkiem lub ostrym kamieniem, jeśli musicie. Warto również wygładzić pozostałe wyszczerbione fragmenty zawleczki. W jej drugi otwór możecie włożyć żyłkę. Ale nie wyrzucajcie puszki, możecie z niej zrobić mini piecyk. Wytnijcie w ścianie małe drzwiczki, postawcie puszkę do góry dnem, wrzućcie do środka patyczki i zapalcie. Na denku możecie na przykład usmażyć jajko. Nić dentystyczna jest pozycją obowiązkową. Możecie ją wykorzystać jako żyłkę do wędki, sznurek na pranie, a nawet linę. Pojedyncza sztuka udźwignie 2-kilogramowe obciążenie, z kolei 3 splecione nitki, nawet 9 kg. Jeśli przywiążecie nią nóż do kija, otrzymacie prowizoryczną włócznię. Jest również łatwopalna, więc posłuży jako rozpałka. Jeśli planujecie wypad w nieznane, przygotujcie w domu własną rozpałkę i weźcie ją ze sobą. Podgrzejcie w garnku nieco wody i włóżcie do środka pojemnik żaroodporny, np. słoik. Następnie umieśćcie w nim parafinę i poczekajcie, aż się rozpuści. Weźcie wytłaczankę na jajka i do każdego miejsca wsypcie nieco szarpi i zalejcie płynną parafiną. Odłóżcie na bok i poczekajcie, aż ostygnie i stwardnieje. Dzięki temu szybciej rozpalicie ognisko. Jeśli nie macie przy sobie ani zapalniczki, ani zapałek, wystarczy Wam bateria i folia po gumie do rzucia. Wytnijcie w folii cienki pasek i przytnijcie tak, żeby jej końce były szersze niż środkowa część. Podejdźcie do stosu suchej trawy, gałęzi, papieru czy jakiejkolwiek innej rozpałki. Przyłóżcie folię do baterii i trzymajcie za oba końce, a jej środkowa część po chwili się zapali. Możecie też zrobić swój własny środek odstraszający komary przy pomocy pomarańczy, cytryny czy innych cytrusów. Obierzcie owoc, wyciśnijcie nieco soku i potrzyjcie nim skórę. Możecie wrzucić skórki owoców do ogniska. Palący się ogień uwolni pozostałe soki, które będą na bieżąco odstraszać tych latających krwiopijców. Aby wysłać sygnał SOS, rozpalcie 3 ogniska i wrzućcie do nich zielone rośliny. Gdy dodacie nieco zwilżonego materiału, barwa dymu zmieni się na białą. 3 sygnały dymne wysyłane jednocześnie oznaczają SOS. Z kolei olej zmieni kolor dymu na czarny, który będzie lepiej widoczny na tle jasnego nieba. Zamiast oleju możecie posłużyć się korą brzozy. Pamiętajcie, im wyżej rozpalicie ogniska, tym lepiej. Poszukajcie w okolicy widocznych wzniesień. Jeśli wpadniecie w ruchome piaski, przede wszystkim nie panikujcie. Wiem, że łatwo się mówi, ale posłuchajcie. Doły z ruchomymi piaskami są rzadko tak niebezpieczne jak w filmach. Szanse, że wpadniecie głębiej niż po pas, są bardzo małe. Zrzućcie z siebie wszystko, co zwiększa wasz ciężar. Buty, torby, a nawet ubranie. Poruszajcie nogami, żeby zrobić w środku miejsce na wodę. Dzięki temu szybciej się wydostaniecie. Połóżcie się na plecach, nie na brzuchu, i cofajcie się małymi krokami. Trudno będzie Wam stawiać większe, choć trochę to potrwa. Gdy już staniecie na suchym gruncie, wyturlajcie się z dołu. Jeśli ktoś związał Wam ręce sznurem czy choćby kokardą, na początek zegnijcie je w łokciach i przysuńcie zaciśnięte pięści do tułowia tak blisko, jak tylko zdołacie. Po wyprostowaniu rąk zauważycie, że między Waszymi nadgarstkami zrobiła się mała przestrzeń. Poruszajcie trochę dłońmi i wyciągniecie każdą z osobna. Jeśli macie ręce związane opaską zaciskową, zaciśnijcie dłonie w pięść, napierajcie kostkami, unieście ręce nad głowę i gwałtownie je opuśćcie. Opaska powinna pęknąć pod wpływem ciśnienia. Z kolei taśmę poluzujecie śliną. Gdy chcecie przejść przez rwący potok, kierujcie się ku jego spokojniejszej i szerszej części. Zanim wejdziecie do wody, sprawdźcie, jak silny jest prąd. Wrzućcie patyk i obserwujcie prędkość, z jaką płynie. Jeśli jest wyższa niż Wasz chód, wybierzcie inne miejsce do przejścia przez wodę. Jeśli woda w potoku jest zimna, zdejmijcie przemoczone skarpetki i nałóżcie na stopy plastikowe woreczki. Dopiero potem włóżcie buty. Nic się nie stanie, jeśli są nieco mokre. Plastik utrzyma ciepłotę waszego ciała i zapobiegnie odmrożeniu stóp, które prawdopodobnie nieźle się spocą. Do zrobienia zwęglonej bawełny będziecie potrzebowali metalowego pojemnika z przykrywką, np. konserwy. Włóżcie do środka kawałek pociętej ścierki i umieśćcie pojemnik na ogniu na parę minut. Tylko nie przegrzewajcie go. Materiał powinien nie tylko pociemnieć, ale i być w jednym kawałku. Zwęglona bawełna jest łatwopalna, co czyni ją bardzo dobrą rozpałką. Jeśli utknęliście w gęstym tłumie, pierwszą zasadą jest iść razem z innymi. Gdy się zatrzymacie, przewrócicie się niemal w tej samej chwili. W takiej sytuacji stwórzcie kieszonkę z powietrzem. Obejmijcie ramionami głowę i klatkę piersiową. Jeśli uda wam się wstać albo w ogóle się nie przewrócicie, idźcie dalej z tłumem. Kierujcie się powoli na bok, żeby ostatecznie z niego wyjść. W dziczy nie uświadczycie wody zdatnej do picia, więc spróbujcie zrobić prowizoryczny filtr. Najpierw rozpalcie ognisko. Ugotowanie wody może nie wystarczyć, więc jak tylko zgliszcza ostygną, zmielcie je na proch. Nie używajcie węgla z innych przypadkowo znalezionych w lesie palenisk. Nie wiecie, czym zostały ugaszone. Odetnijcie dno plastikowej butelki i zróbcie otwór w zakrętce. Przewróćcie do góry dnem, wsypcie wcześniej zmielone zgliszcza na grubość dłoni i wlejcie wodę. To, co wypłynie z butelki, nadaje się do picia. Żeby wyłapać resztki zwęglonych zgliszczy, owincie nakrętkę czystą ścierką. Posłuży za dodatkowy filtr. Często słyszymy, że przed nurkowaniem trzeba wziąć głęboki wdech. Nie róbcie tego. W ten sposób zmniejszacie poziom dwutlenku węgla w organizmie. Ten gaz przesyła do mózgu sygnał, że musicie zaczerpnąć powietrza. Bez niego możecie stracić przytomność pod wodą. Lepiej weźcie 1 lub 2 długie, miarowe wdechy z przerwą pod koniec każdego wdechu i wydechu. Spowolni to bicie serca, co zmniejszy zapotrzebowanie na tlen. I nie przekraczajcie granic podczas nurkowania. Możecie szybko zrobić solidną linę z plastikowej butelki, ale wymaga to przygotowań. Najpierw zetnijcie poziomą gałąź drzewa o średnicy nieco mniejszej niż wasza butelka. Natnijcie kikut kilkukrotnie i wytnijcie z niego ćwiartkę drewna. Następnie odetnijcie dno butelki i włóżcie jedną z jej części w kikut. Wetknijcie większy nóż w wycięty fragment tak, żeby nacinał butelkę. Ważna rzecz, głownia musi być skierowana tępą krawędzią do nas. Teraz powoli ciągnijcie plastikowy język w dół. Zauważycie, że butelka zacznie się powoli obracać. W miarę obracania ostrze będzie wycinało linę. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.